Kiedy mamy dziś ochotę posłuchać muzyki, odpalamy na komórce aplikacje Spotify, Tidal czy Deezer. Kiedy zachce nam się obejrzeć film lub serial, włączamy Netflixa lub HBO GO. Proste, nawet banalne. Ale te serwisy działają w sieci zaledwie od kilku lat, chociaż ciężko nam się dziś bez nich obejść i trudno wyobrazić sobie, że jeszcze nie tak dawno po prostu nie istniały. Co się zmieniło w kulturze? A dokładnie w przemysłach kultury pod wpływem rewolucji cyfrowej? Co zmieniła era dostępu i na czym polegają te zmiany? O tym więcej w dzisiejszym odcinku. Zanim powiemy o tym, jak rewolucja cyfrowa zrewolucjonizowała przemysły kultury i czym się one stały w erze dostępu, najpierw dwa słowa o tym, czym te przemysły kultury są, żeby wiadomo było, o czym mówimy. Oczywiście można by długo opowiadać i przywoływać różne koncepcje i różne klasyfikacje, jakie funkcjonują w nauce. Jednak dla ułatwienia przyjmijmy, że przemysły kultury to obszar, gdzie wytwarza się produkty kultury przeznaczone do masowej reprodukcji. Należą więc do nich przede wszystkim przemysł muzyczny, a dokładnie w tym wypadku nagraniowy, przemysł audiowizualny, czyli produkcji telewizyjnych i radiowych. Obejmuje seriale, filmy dokumentalne, reality show, talent show czy teleturnieje, a także oczywiście audycje radiowe. Przemysł filmowy oraz przemysł wydawniczy, w tym prasa. Można tutaj jeszcze dziś dołączyć przemysł gier wideo. Przemysły te to część szerszego obszaru, który określa się jako sektory kultury. I zalicza się tutaj na przykład muzea, biblioteki, sztuki performatywne, na przykład teatr czy koncerty muzyczne, a także sztuki wizualne, czyli między innymi malarstwo lub grafikę. Produkty przemysłów kultury mają również kilka specyficznych cech, które odróżniają je od innych produktów wytwarzanych w gospodarce. Po pierwsze podlegają prawu autorskiemu. Oznacza to, że są przez to prawo chronione. Prawo autorskie daje właścicielom praw do tych produktów, czyli twórcom, ale również często producentom, monopol do korzystania z nich i do kontroli dystrybucji. Jest to ważne, gdyż w momencie zakupu produktu w formie fizycznej, czyli na przykład płyty CD lub gry na płycie, czy też książki, kupujemy treść zapisaną na jakimś materialnym nośniku. Możemy z tej treści korzystać na własny użytek, czyli słuchać muzyki w domu lub samochodzie, grać w grę na swoim komputerze, a książkę ewentualnie pożyczyć koledze z roku. Nie mamy prawa robić dużej liczby kopii i sprzedawać ich na przykład na lokalnym bazarku. Jest to działanie prawnie zabronione. Internet bardzo wiele zmienił w tej kwestii, ale o tym za chwilę. Po drugie, Produkty te są tak zwanymi dobrami doświadczeniowymi, czy też eksperymentalnymi. Co to oznacza? Otóż konsument, aby ocenić satysfakcję z zakupu takiego produktu, musi go najpierw skonsumować. Podam tutaj prosty przykład. Kiedy kupuję proszek do prania, to raczej wiem, czego mogę się po takim proszku spodziewać. Może on być trochę lepszy lub trochę gorszy. Jednak raczej spełni swoją funkcję. Dlatego ryzyko, że będę z takiego produktu bardzo niezadowolona, jest stosunkowo niskie. Jeśli zaś chodzi chociażby o film, który idę obejrzeć do kina, ryzyko, że mi się on nie spodoba, jest o wiele większe. Muszę najpierw zapłacić za bilet i obejrzeć film, żeby dopiero go ocenić. Zarówno producenci, jak i konsumenci stosują różne strategie, aby zmniejszyć to ryzyko braku satysfakcji. Jedną z metod jest zatrudnienie gwiazdorskiej obsady i słynnego reżysera. Innym punktem odniesienia mogą być prestiżowe nagrody, jakie taki film otrzymał, np. Oscary. Po trzecie, każdy produkt kultury, np. pojedyncza piosenka, książka czy gra wideo, mają status prototypu. Oznacza to, że początkowe koszty, jakie są inwestowane w produkcję, czyli koszty wytworzenia pierwszego egzemplarza, są bardzo wysokie. Ekonomiści nazywają je kosztami utopionymi, gdyż bez względu na to, czy dana produkcja jest udana czy nie, to takie koszty i tak już zostały poniesione. Koszt wykonania kolejnych kopii, dajmy na to płyt DVD z filmem czy z grą wideo, jest znikomy w porównaniu z tym, z tym pierwszym bardzo wysokim kosztem. Ma to ogromny wpływ na strategie firm, które takie produkty wytwarzają. Co się wydarzyło, kiedy nastąpiła cyfrowa rewolucja? Kluczowe okazało się połączenie kilku wynalazków. Pierwszym z nich było rozpowszechnienie się, inaczej mówiąc, demokratyzacja komputerów osobistych i innych urządzeń elektronicznych. Ostatnio szczególnie smartfonów. Urządzeń tych jest dziś więcej niż wynosi populacja planety, chociaż rozkład oczywiście nie jest, nie jest równy. Najlepiej wyposażeni są, wiadomo, mieszkańcy krajów rozwiniętych. Drugim był rozwój internetu, zarówno stacjonarnego, jak i mobilnego. Na początku 2021 roku z internetu stacjonarnego korzystało ponad 4,5 miliarda osób, a z mobilnego niewiele mniej, bo prawie 4,5 miliarda. Trzecim wynalazkiem była cyfryzacja treści. Począwszy od tekstów pisanych, zdjęć, muzyki, po materiały audiowizualne. Wiele produktów, takich jak gry komputerowe, zaczęły powstawać wyłącznie w formie cyfrowej. Nastąpiła dematerializacja nośnika. Brzmi to nieco abstrakcyjnie, ale chodzi tu o oderwanie się treści odnośnika. Łatwe i tanie stało się kopiowanie takich treści bez wyraźnej różnicy jakości takiej kopii. W efekcie współistnienia tych trzech wynalazków, przemysły kultury, które bez większych wstrząsów działały od wielu dziesiątków lub nawet setek lat, nagle zadrżały w posadach. Można powiedzieć, że nastąpiła reakcja łańcuchowa. W pierwszej kolejności powstały tak zwane nieformalne obiegi kultury. Trochę mniej elegancko i tendencyjnie nazywa, nazywa się je piractwem. Internauci, którzy posiadali coraz szybsze łącza internetowe i byli wyposażeni w indywidualne centra rozrywki, czyli najpierw komputery stacjonarne, później laptopy i wreszcie smartfony, uzyskali dostęp do nieprzebranych zasobów dóbr kultury, do muzyki, książek, filmów i seriali, czy też gier wideo. Wszystko to spowodowało ogromne zmiany w przemysłach kultury, które te dobra wytwarzały. Niekoniecznie dlatego, że konsumenci przestali całkowicie płacić za produkty kultury, bo wcale tak nie jest. Ale zmieniła się cała konfiguracja tych przemysłów. Pierwszym przemysłem kultury, który odczuł wpływ rewolucji cyfrowej, był przemysł nagraniowy. Oczywiście podstawowym skojarzeniem, jakie nam się nasuwa, jest piracka wymiana plików. Plików muzycznych właśnie przez internet. Została ona uznana za przyczynę kryzysu w przemyśle nagraniowym, chociaż tak naprawdę był to skutek pewnych zjawisk, które miały miejsce znacznie wcześniej. Wszystko bowiem zaczęło się od wynalezienia cyfrowej rejestracji dźwięku w studiach nagraniowych w latach 70. XX wieku i od zupełnie niewinnej płyty CD. Otworzyło to drzwi dla dalszych eksperymentów z cyfryzacją dźwięku. Płyta, którą wprowadziły na rynek w latach 80. XX wieku firmy Philips i Sony, była przecież cyfrowym zapisem muzyki, do którego konsumenci uzyskali powszechny dostęp. Na początku bez możliwości kopiowania. Dość szybko pojawiły się jednak takie wynalazki jak czyste nośniki CD. Urządzenia do nagrywania, a także programy komputerowe do kopiowania płyt. Dzięki zapisowi cyfry, cyfrowemu można było skopiować płytę kompaktową bez wyraźnej różnicy jakości między kopią a oryginałem. Do tego koszt takiego kopiowania dramatycznie spadł. Jedną z konsekwencji było powstanie ogromnego rynku sprzedaży nielegalnie kopiowanych płyt CD. W Polsce największym bazarem, na którym handlowano właśnie piracką muzyką, był Stadion Narodowy. Oczywiście możliwości domowego kopiowania zarówno muzyki, jak i filmów istniały na rynku już wcześniej. Muzykę przegrywano przecież na kasety magnetofonowe. Jednak analogowa jakość takich kopii nie była zadowalająca. W 1987 roku Niemiecki Instytut Fraunhofera rozpoczął badania nad opracowaniem skutecznego sposobu kompresji danych dźwiękowych. Chodziło o to, aby zarejestrowany w formie cyfrowej dźwięk mógł zostać skompresowany tak, by zachował jak najlepszą jakość. Efektem tych badań był format znany dzisiaj powszechnie pod nazwą MP3. Ważąca, mówiąc językiem bitów i bajtów od około 30 do 50 megabajtów, piosenka zapisana na płycie CD mogła zostać ściśnięta do wielkości zaledwie kilku megabajtów, czyli jej waga zmniejszyła się ponad 10 razy. Muzykę, która oderwała się od nośnika, na którym była dotąd sprzedawana, można więc było zapisać w postaci pliku MP3. Później pojawiły się kolejne formaty cyfrowe, a nośnikiem mógł być dysk komputera, odtwarzacz muzyki, telefon, a także stara, dobra płyta kompaktowa. Na kompakcie mieściło się nawet kilkaset piosenek w skompresowanym formacie. Co najważniejsze, koszt kopiowania i składowania plików cyfrowych z muzyką stał się bardzo niski. Podobnie było z kosztem przesyłania takich plików przez sieć, czyli dystrybucji. Stworzyło to nowe możliwości. W pierwszej kolejności przed konsumentami pojawił się słynny napster. Pewnie nie wszyscy, którzy lubią słuchać dziś muzyki z internetu, pamiętają, że właśnie. Napster stał się symbolem nowych możliwości korzystania z dóbr kultury w postaci cyfrowej. Był w końcu pionierem. Został napisany przez dwóch studentów, Shona Faninga oraz Shona Parkera i uruchomiony w 1999 roku. Funkcjonował jako serwis peer-to-peer. -peer, dokładnie na tej samej zasadzie co projekt Poszukiwania życia we wszechświecie, o czym była już mowa w innym filmiku, a link do niego będzie tutaj. Dzięki napsterowi użytkownicy uzyskali dostęp do niemal nieograniczonych zasobów muzycznych. A zasoby te znajdowały się nie w jakiejś centralnej bazie, jak w przypadku serwisów, o których mówiłam we wstępie. Były to Prywatne zasoby poszczególnych osób podłączonych do sieci, które korzystały z aplikacji Napster. Szacuje się, że w marcu 2001 roku, w szczycie działalności, z programu korzystało na świecie około 27 milionów użytkowników po dwóch latach. Skala tych działań była więc absolutnie bezprecedensowa. Wtedy nikt jeszcze nie przypuszczał, że aplikacja ta, a właściwie Nowy model dostępu do muzyki i jej słuchania zrewolucjonizuje nie tylko sposób funkcjonowania branży muzycznej, ale stanie się inspiracją przemian również w innych sektorach kultury. Napster miał niestety jedną zasadniczą wadę. Działał w oparciu o centralny serwer, z którego ściągało się aplikacje i który zawierał informacje o dostępnych do pobrania utworach. To sprawiło, że stosunkowo łatwo było spowodować jego zamknięcie. Nastąpiło to w lipcu 2001 roku po procesach, jakie wytoczyło mu Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Nagraniowego RIA. Twórcy serwisu zostali oskarżeni o propagowanie piractwa, gdyż internauci wymieniali się muzyką i nie płacili za to twórcom oraz firmom, które często były właścicielami praw. Do muzyki. Tak naprawdę chodziło jednak w tym wypadku głównie o ogromne przychody firm muzycznych i utratę kontroli nad dystrybucją. Zaś dystrybucja stanowiła w świecie przedcyfrowym o sile rynkowej wytwórni nagraniowych, zaś RIA była ich przedstawicielem. Jeśli chodzi o twórców, często nie mieli oni nic przeciwko temu, aby fani dzielili się między sobą ich muzyką. Na sprzedaży muzyki w postaci nagrań zarabiali najczęściej bardzo niewiele, a często nawet wcale poza oczywiście największymi gwiazdami. Podstawowym źródłem przychodów dla muzyków zawsze były bowiem koncerty. Mimo zamknięcia Napstera, nieformalna cyrkulacja muzyki w sieci rozwijała się dzięki innym aplikacjom, takim jak Audio Galaxy, Kaza, Gnutella, Emule czy BitTorrent. Niektóre zresztą funkcjonują do dziś i oferują już nie tylko dostęp do muzyki, ale i do innych produktów kultury. Ponad 10 lat po premierze CD, czyli pod koniec lat 90. XX wieku wprowadzono na rynek znaną pewnie wszystkim płytę DVD. Digital Versatile disk, zwaną też Digital Video Disc. Jednak pierwsze próby cyfryzacji obrazu podjęto już w latach 60. XX wieku. Pierwsze płyty laserowe, jakie wypuszczono na rynek w latach 70., jednak się nie przyjęły, bo były po prostu za drogie. Dopiero pod koniec lat 80. pojawił się format wideo CD, czyli scyfryzowany obraz zapisany na płycie CD. Zdobył on wśród amatorów filmów całkiem sporą popularność. Był łatwiejszy w użyciu niż powszechne kasety VHS, a płyty nie traciły na jakości w miarę użytkowania. Poza wszystkimi tymi technologicznymi szczegółami. Ważne jest przede wszystkim jednak to, że ruchomy obraz, czyli film, również został zcyfryzowany, podobnie jak wcześniej muzyka. Studia filmowe zaczęły sprzedawać swoje produkcje na płytach DVD, a odtwarzacze płyt wideo mocno potaniały. Pojawiły się również także odtwarzacze montowane w komputerach osobistych. Konsumenci otrzymali więc dostęp do filmów w wersji cyfrowej. Zaś intensywnie rozwijająca się technologia pozwoliła im bardzo szybko uzyskać możliwość kopiowania ich na własny użytek. I nie tylko na własny. Z jednej strony fani filmów mogli po prostu kopiować pliki na twarde dyski swoich komputerów. Z drugiej zaś mogli te filmy przegrywać na czyste płyty DVD. Takie z możliwością zapisu, które wprowadziła na rynek firma Hewlett Packard. Oczywiście, także w tym wypadku rozwinął się na świecie czarny rynek handlu płytami DVD ze światowymi hitami filmowymi. Oprócz tego rosła intensywnie przepustowość łączy internetowych. Filmy w wersji cyfrowej zaczęły powoli krążyć również. W, sieci. w Polsce w 1998 roku szybkość internetu dostępnego wówczas przez telefoniczny modem wynosiła maksymalnie około 30 kilobitów na sekundę. Jedna piosenka o rozmiarze 5 megabajtów ściągała się wówczas 20 minut. Trudno w to dziś uwierzyć. Po roku 2000 prędkość łączy wzrosła do 2 megabitów na sekundę, ale trzeba było za nią sporo płacić. Ceny spadły nieco dopiero, gdy stałe łącze zaczęło być częścią regularnych abonamentów stacjonarnego telefonu. Dziś to już kompletny przeżytek. Niestety, aby ściągnąć film, prędkości te wciąż jednak były trochę za niskie. Plik o wadze 700 megabajtów ściągał się wówczas około. Półtorej godziny. Kiedy w 2007 roku pojawiła się w sieci polska wersja serwisu YouTube, nasi rodzimi dostawcy internetu uznali, że warto inwestować w coraz wyższe prędkości łączy. Podobnie było na całym świecie. Po roku 2010 szybkość transferu sięgała w Polsce ponad 20 megabitów na sekundę. Zaczął się równocześnie rozwijać coraz szybszy internet mobilny, a telefony komórkowe przekształciły się w super wydajne komputery. W 2021 roku prawie 80% populacji korzystało już ze smartfonów. Pionierem był oczywiście iPhone stworzony przez Steve'a Jobsa. Smartfony stały się osobistymi centrami rozrywki. Użytkownicy nie tylko z nich dziś dzwonią i komunikują się za ich pomocą w postaci tekstów. Czytają na nich prasę, książki, słuchają radia, w tym muzyki, oglądają ulubione seriale i grają w gry. Rozwój technologii uruchomił wśród konsumentów nowe nawyki konsumpcyjne. Już nie tylko chcieli oni słuchać muzyki przez internet, nie tylko ściągali filmy pełnometrażowe, ale też regularnie oglądali na przykład filmiki na YouTube. Coraz większą popularnością zaczęły się również cieszyć seriale. Kultowy już dziś House of Cards był udostępniony przez producentów pełnymi sezonami. Fani nie musieli więc już, już czekać na każdy odcinek. Dostawali od razu cały pakiet. Do obejrzenia nawet w jeden wieczór. Jednym z głównych trendów stał się więc natychmiastowy, szybki dostęp do treści bez przerw i zakłóceń. Dostęp o każdej porze i z każdego miejsca. Sprawiło to też, że cykl życia produktu kultury mocno się skrócił. Konsumenci wciąż bowiem żądali nowości, nowych produktów, nowych bodźców, nowych doświadczeń. Intensywne zmiany technologiczne, jakie wciąż obserwujemy, są po części napędzane przez potrzeby czy nawet pragnienie konsumentów obcowania z treściami kulturalnymi. Wynalazki technologiczne, takie jak laptopy, smart TV czy smartfony, są dla tych treści tak zwanymi dobrami komplementarnymi. Oznacza to, że do korzystania z jednych potrzebne jest posiadanie drugich. Można się zastanawiać, czy rozwój internetu oraz całego sprzętu elektronicznego, osobistego użytku postępowałby aż tak szybko, gdyby nie to, że służą one właśnie do słuchania muzyki, do grania w zaawansowane graficznie gry, czy do oglądania seriali. Okazuje się, że branża IT przejmuje sporą część wartości wytworzonej właśnie w przemysłach kultury. Co więcej, staje się nawet ich częścią. Okazuje się, że firmom, które od lat funkcjonowały w przemysłach kultury, czyli na przykład twórniom fonograficznym, czy też wydawcom książek, nie udało się właściwie stworzyć platform dystrybucji własnych produktów online. Podejmowały takie próby, jednak nie skończyły się one jakimś spektakularnym sukcesem. Pojawili się tutaj nowi pośrednicy, którzy właśnie w dystrybucji treści kultury w formie cyfrowej zobaczyli dodatkową szansę rozwoju. Najlepszym przykładem jest tutaj uruchomienie w 2003 roku sklepu z muzyką pod nazwą iTunes przez firmę Apple. Przez wiele lat iTunes był wiodącą platformą sprzedaży muzyki cyfrowej online, chociaż to nie muzyka była głównym źródłem przychodów. Sprzedaż muzyki służyła tutaj przede wszystkim do promocji urządzeń, do kupowania i słuchania muzyki, czyli iPodów oraz iPhoneów. iTunes działał zgodnie z modelem sprzedaży piosenek na sztuki, tzw. pay-per-download. Czyli zapłać za ściągnięcie. Zalogowany użytkownik mógł po prostu zakupić dowolną piosenkę z niezwykle bogatego, kilkudziesięciomilionowego katalogu utworów, płacąc za nią średnio 99 centów. Od 2007 roku liderem dystrybucji muzyki online stał się serwis Spotify. Jego model biznesowy jest zupełnie inny. Opiera się na technologii strumieniowania czyli streamingu. Oznacza to, że słuchanie może się odbywać bez konieczności wcześniejszego ściągnięcia treści na urządzenie. Konsumenci nie płacą więc już za ściągnięcie pojedynczych piosenek, ale mają dostęp do całego, bogatego katalogu i słuchają muzyki online. Trochę tak jak słucha się radia. W wersji podstawowej dostęp do muzyki jest za darmo, ale trzeba słuchać reklam. Po opłaceniu miesięcznego abon abonamentu reklam już nie ma. Pojawiają się też dodatkowe udogodnienia, np. lepsza jakość plików muzycznych. Sprzedaż pojedynczych utworów bądź też dostęp online zamiast pełnych albumów, jak było to powszechnie praktykowane w czasach przedcyfrowych, jest również istotną zmianą w przemyśle fonograficznym. Płyta, album. Przestała być już produktem finalnym, stał się nim pojedynczy utwór. Inną dużą firmą, która rozpoczęła swoją działalność od dystrybucji treści kultury, w tym wypadku książek, jest Amazon. Platforma stała się bardzo istotnym graczem, jeśli chodzi o dystrybucję dóbr kultury w sieci. Obecnie sprzedaje już nie tylko w formie fizycznej, ale i cyfrowej. W 2007 roku Amazon wypuścił na rynek słynny czytnik Kindle do czytania elektronicznych książek, czyli e-booków. I podobnie jak w przypadku iTunes'a, treści kultury, czyli książki, są dobrem komplementarnym, takim trochę dodatkiem do czytnika. Jeśli chodzi o branżę filmową i audiowizualną, także i tutaj pojawił się nowy gracz chociażby Netflix. Początkowo była to wysyłkowa wypożyczalnia DVD, która działała w Stanach Zjednoczonych. Ale wraz z rozwojem technologii Netflix przekształcił się w platformę, na której można oglądać dziś online filmy fabularne, dokumentalne, seriale, a nawet programy telewizyjne. Można się zastanawiać, kto odniósł największą korzyść z rewolucji cyfrowej. Czy byli to twórcy, konsumenci, czy może firmy, które te treści produkują, a może nowi dystrybutorzy i promotorzy? W przypadku produkcji telewizyjnych, filmowych, czy też zaawansowanych gier wideo, tworzenie w dalszym ciągu wymaga skoordynowanych działań wielu osób. Dla tych twórców nie zmieniło się tutaj aż tak wiele, chociaż stali się oni lepiej widzialni w, ska w skali globalnej. Ale pojawili się też mali twórcy treści wideo, chociażby na YouTubie, i dla nich zmiana okazała się ogromna. W przypadku książek czy muzyki sprawa wygląda nieco inaczej. Twórcy nie potrzebują już tutaj producentów. Pisarz może napisać książkę na domowym komputerze i rozpowszechnić ją w sieci z wykorzystaniem tak zwanego self-publishingu. Czyli po prostu wydać ją własnym sumptem. Podobnie muzyk. Nagrywanie muzyki dobrej jakości na domowym sprzęcie stało się dość tanie i proste. Niepotrzebne są rozbudowane studia muzyczne czy firma fonograficzna. Istnieją również kanały dystrybucji w sieci, można, mo można więc ominąć tradycyjnych pośredników. Jednak wyeliminowanie tych pośredników spowodowało, że wysypał się w internecie róg obfitości. Trudno jest zaistnieć wśród tak ogromnej liczby produkcji różnej jakości. Trudno zostać zauważonym. Najcenniejsza stała się dziś uwaga konsumenta. A najtrudniejszym zadaniem walka o tę uwagę. Z punktu widzenia konsumenta, ten róg obfitości jest również kłopotliwy. Jak znaleźć wartościowe treści, jak nie przegapić czegoś interesującego? Niby mamy dostęp do wszystkiego, ale trudno jest znaleźć to, co nam faktycznie odpowiada. Dobre, dobra kultury są przecież dobrami doświadczeniowymi. Trzeba obejrzeć, posłuchać lub przeczytać, żeby stwierdzić, czy nam się podoba. Ale wszystkiego skonsumować się nie da. Potrzebni stali się więc nowi pośrednicy, platformy agregujące dane treści, czyli książki, muzykę czy też gry. Kluczowa stała się również rola mechanizmów oceniających, algorytmów oceniających. I to właśnie oferują, oferują nam, konsumentom oraz twórcom, takie platformy jak Spotify, Amazon, Netflix czy YouTube. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne dla żadnej ze stron. Przeważająca większość twórców zarabia bardzo niewiele albo nawet wcale na takich platformach jak Spotify czy YouTube. Zyskują tutaj przede wszystkim gwiazdy. Przychody uzyskiwane przez te serwisy są rozdzielane proporcjonalnie do popularności. Dlatego ci, którzy są w dalszej części tego ogona, długiego ogona, nie otrzymują nic. Wiele do życzenia pozostawiają również algorytmy rekomendujące treści nam, konsumentom. Kierują nas one w stronę niektórych produktów, inne zaś pozostają zupełnie nieodkryte. To taki techniczny problem zimnego startu. Rewolucja cyfrowa rzeczywiście spowodowała wiele zmian w przemysłach kultury. Czy jednak te zmiany są faktycznie aż tak pozytywne, jak może nam się na pierwszy rzut oka wydawać? Jeśli chodzi o twórców i konsumentów, to zyskani, zyskali oni z jednej strony nowe możliwości tworzenia i dystrybucji treści, i z drugiej. Dostępu do nich. Mogli również zacieśnić więzy, zbudować bliższe relacje. Wzrosła różnorodność treści kulturalnych, stały się one dostępne w skali właściwie globalnej. Duzi, silni gracze wciąż jednak pozostali dużymi, silnymi graczami. Co więcej, pojawili się jeszcze więksi i jeszcze silniejsi gracze nowi dystrybutorzy i promotorzy treści kulturalnych. Im zaś zależy przede wszystkim na własnych zyskach. Promocja kultury i wspieranie najbardziej wartościowych produkcji jest kwestią mało istotną.